to znaczy dziwne sytuacje. To jest po prostu, uważam, że pierwszy raz jak byłem, nie było aż tak źle. Byliśmy na pierwszym miejscu. Trochę w dziwny sposób zostałem zwolniony, ale taka jest rola trenera, idola. Drugi raz zdobyliśmy awans do trzeciej ligi, ten historyczny. Takie było założenie. Też zostałem zwolniony. No a teraz mamy łatwy cel, prosty cel, wejść do drugiej ligi. Jeżeli ten cel osiągnę, mogę być znowu zwolniony, żaden problem. Ja się tego nie obawiam. Ja tu nie jestem po to, żeby przeszkadzać, tylko żeby pomóc. No wyszła sytuacja, jaka wyszła. Nie będziemy tutaj się rozwodzić nad decyzją Grzegorza. Szanujemy ją. Drużyna musi, no niestety, pokazać charakter. Na pewno będziemy kontynuować jego tu myśl szkoleniową. Nie będziemy, się niektórzy boją, że trójką w obronie, jak ja to lubię grać. Dostaniemy, bo Grzesiek coś tutaj zbudował. W ostatnim meczu coś tam zaskoczyło. Więc tutaj nie będziemy kombinować. Zresztą stare polskie przysłowie, zwycięskich, który się nie zmienia. U mnie też funkcjonuje. Jedziemy po 3 punkty. Następny mecz z Kartuzami trzeba poprawić. No i musimy być tam, gdzie no Rumia powinna już być w zeszłym roku. No, ale jakoś to nie wychodzi, no nie wiem. Z chłopakami na ten temat rozmawiałem, że tyle skalpów trenerskich, co niektórzy mają w ciągu paru lat, to jest naprawdę rekord świata. Ja sobie liczyłem, że jak ja się w piłkę wygłupiałem, to przez 20 lat może jednego trenera zwolniłem. A tu niektórzy w ciągu 4 lat, chyba z 7 albo 8. Nie? Czyli to jest taki mały rekord, ale myślę, że wcale nie powód do dumy. Nie? I dlatego to jest ostatnia ich szansa, bo sami widzą, że mieli różnych trenerów, dobrych, bardzo dobrych, słabych, głupich, chudych, obojętnie jak to nazywają, i zawsze było źle, nie? Czyli myślę, że oni mają już na tyle ambicji, zresztą parę lat im też przybyło, mają już więcej rozsądku, inteligencji, więc myślę, że wspólnie ten awans z tej drugiej ligi. Powiedział pan, że ktoś tutaj zbudował, a jednak panie Jarosławie, przyciągnął pan ze sobą, przyprowadził ze sobą Pawła Dirdę z Trzewa. Czy będą też jakieś inne wzmocnienia oprócz tego zawodnika? Myślę, że nie. Paweł Dirda to już miał być 2 miesiące temu. Grzegorz go dawno widział, nawet zimą, jak jeszcze grał jako piłkarz Orkana. I bardzo mu się Paweł spodobał, ale to, mówię, to jest jeden z ciekawszych chłopaków, którzy w Trzewie grają i tam nie tylko Orkan chciał go do siebie ściągać, więc działacze tam pewne blokady finansowe stosowały i no udało nam się dopiero teraz. Dopiero teraz Pawła ściągnąć. Ale to jest też chłopak, nie zapominajmy, dopiero na dorobku, on też tylko w czwartej lidze grał, wyżej nie, więc nie wiadomo, czy ta trzecia liga może też go nie przerośnie, nie? Bo tu jest dużo chłopaków z młodej ekstraklasy Arki Gdynia, też uważali, że nosem wciągną, a okazuje się, że jej nie wciągają i też trochę potrzebują czasu, nie? Dlatego zobaczymy, co z tego Pawła Dirdy będzie. No dziś dopiero pierwszy trening nowego trenera, czy już mniej więcej zapoznał się pan z tą drużyną? Jak ci piłkarze grają, na co ich stać? Ja ich znam bardzo dobrze. Nie? Ja ich znam już od 10 lat, 15 lat. Ja tak jak powiedziałem, niektórzy zdążyli mnie już 2 razy zwolnić i trzeci raz już niech tego nie robią, niech mnie zwolnią, ale po awansie. I dlatego ja znam potencjał tych chłopaków i ja im to powiedziałem też, że na 10 spotkań z drugoligowym Bałtykiem Gdynia oni są w stanie 9 wygrać, a 1 zremisować, jeżeli im się bardzo chce. A im się chce, to nie zawsze. Ale nieraz gdzieś ta motywacja, może jakaś nonszalancja, może pewność siebie i podczas meczu wtedy jest za późno, żeby to wszystko nadrobić, jak dostaną jakąś śmieszną bramkę. I dlatego teraz musimy od pierwszej minuty być skoncentrowani, musimy być pewni siebie, ale znowu nie aroganccy i zadufani, bo to jest pierwszy krok do porażki. Dlatego musimy wyjść z tak szeroką klatą i co się rusza, po prostu zmiatać z tego boiska, nie tylko w Rumi, ale i na wyjeździe, bo to jest największy problem Orkana, nie? Że te mecze wyjazdowe. Że my musimy na wyjeździe grać jeszcze lepiej, aniżeli tu u siebie w domu. Czyli cel w dalszym ciągu jest ten sam. Pierwsze miejsce, innej możliwości nie ma, tak? Innej nie ma. Ja bym się wstydził. No po co mi o tu przychodzić? Że ja już przychodzę, ja zostawiłem drużynę w Trzewie, fajnie tam zbudowano na pierwszym miejscu. Żal było mi zostawiać tych chłopaków, bo to ambitni ludzie z charakterem, bez pieniędzy, bez żadnego tam fisiowania. No ale tu jest jakieś takie znowu wyższe wyzwanie. No tylu dobrych trenerów sobie zęby na tym zespole połamało, więc ja spróbuję te swoje też jeszcze tutaj jakoś tam podostrzyć.